Hej, cześć, witajcie moi drodzy widzowie w 8 odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Okej, wyzbywamy się stąd i od razu mówiłem, że bierzemy się do roboty co do konkretnych rzeczy, czyli polowanie na nekery. Mianowicie wczoraj miałem nagrać ten odcinek, ale wczoraj miałem tak podły humor, tak mi się wszystko dupiło. Nieważne, nie będę nawet opowiadał dlaczego. Po prostu taki rage. Chyba nawet mogliście już się zorientować po wczorajszym odcinku z Fira 2, że tam już po prostu byłem zagotowany. Dobra, idziemy jeszcze do Cedrika, bo potrzebuję jeszcze jednej sztuki kartacza, żebym mógł wszystkie cztery te gniazdka nekerów zniszczyć. Hola, hola, gdzie idziemy? Nie ma. Nie ma. Najpierw to ja ci muszę coś sprzedać, bo wiesz, tak bez lipy nie może być. O, trochę dratwy ci sprzedam. Masz tu. Proszę bardzo. Jeszcze było co? Ruda żelaza. To było chyba z 10 sztuk. Jep. I jeszcze co? O, trochę serduszek nekera. Jep, dobra. Kupujemy od ciebie kartacza. Jest kartacz, dziękuję. Okej, i od razu kierujemy się w stronę misji. Naprawdę powiem wam, troszeczkę zapomniałem się o Wiedźminie. Wiem, rozumiem wszystko, że zostawiłem Wiedźmina tak po prostu bez niczego. O. Chwileczkę, nie pomyliłem mieczy? Tak, nie pomyliłem. Jest, dobra, niszczymy to gniazdo. Gdzie jest to drugie gniazdo? Chwileczkę, drugie gniazdo gdzieś jest, na pewno. O. To było jedno. I gdzieś jest drugie. Leczkę, ty to gdzie? A wiecie, ja się nie chcę zapominać. Nie chcę wszystkiego omijać również. Dlatego biorę wszystko, co po prostu mi do ręki wpadnie. Gdzie to drugie gniazdo? Okej, gdzieś zaraz znajdziemy kolejne gniazdo nekerów. A chyba nie zapomniałem, gdzie one są. Dobra, to jest to drugie. Więcej was matka nie miała. No właśnie, twoja stara więcej was nie mogła zrobić. O, dobra. O, wyszły sobie stąd. Precz, już, won. Pasz on mi won stąd. Chwileczkę, gdzieś jedno gniazdo było bliżej drugiego gniazda. Tylko nie mogę teraz znaleźć. Andriaga, nieprawdaż? To jest zniszczone. No gdzieś tu musi być jeszcze jedno gniazdo. Ewidentnie. Szukamy go. O, jest. Sam neker po prostu tutaj przyszedł. To już pewnie znaczy, że gdzieś to gniazdo się kryje. To nie tu, nie tu. Same ingrediencje. Rozbrajemy pułapkę i ją bierzemy. Okej. Będzie to gniazdo nekerów. Nie wiem, co on ten Geralt robi z tymi gniazdami, potrzaskami, cokolwiek, ale chyba nie jest to jego zadaniem. Jego zadaniem jest właśnie wszystkie te całe gniazda zniszczyć. To chyba będzie to, nie? Kurczę, gdzie jest to trzecie gniazdo nekerów? Przecież ja je widziałem. O, wyczułam tu Andriagę. A, szybko ją tu pojedziemy.
A proszę bardzo. Szybko i skutecznie. Myślałem, że jeszcze jedna Ender Yaga. Tak to bym się zabawił, no. Ło! Prawie by mnie zaskoczył. Bydlak. Dobra, zdechło mi to. Już. Spokojnie. Dobra, już. Chcę to... Co jest z tym? Aha. Dobra, coś się... A, zbugowało się ciało. To się nie dziwię. Dobra, ja szukam wiadomo czego. Jak znajdę, to będzie git. Jak nie znajdę, to nie będzie git. I nie będzie mi się to podobało w ogóle. O, nekery, dobra. Aha, dobra. A, może być. Ołtarz Veopathisa. Chwileczkę. Zniszczę tylko to, co trzeba. Ale widzę, że nekery mi nie odpuszczają. Dobra, jak to odleciało? No, chcę tylko to zniszczyć. Nic więcej. Okej, dobra. Jest trzecie gniazdo wysadzone. Będzie wysadzone. O, i już jest. Dajcie mi pozbierać składniki z nekerów. A to była pułapka. Jeszcze raz. Nie znikajcie mi. Naprawdę. Jest. Bierzemy wszystko. Coś jeszcze pominąłem? O, jeszcze ktoś do mnie musiał zadzwonić. No, tradycyjnie. Wiadomo, zawsze kto mi dzwoni. Można się domyśleć. Nawet bym powiedział, tam nic nie ma. Gdzieś ta ostatnia, kurde, nekerska dziupla przebywa i czeka, aż ją zniszczymy. Bo gdzie ona jest? O to właśnie chodzi, że teraz nie wiadomo. Wielka niewiadoma po prostu. Tu byliśmy. Ale to nie chcę. Chcę gniazdo nekera. I je zdobędę na spokojnie. Tylko się skupić, skoncentrować. I się uda. O, co tam było? O, pewnie nic ważnego. Pułapki, nie? Właśnie. Same pułapki tutaj są, nic więcej. Ech. Wchodzisz w te pułapki jak najęty. A potem się dziwisz, że coś cię ukuło. Kolejna pułapka. No na co wchodzisz te pułapki, Geralt, ty dupku? Chyba lubi, kurde, sobie gnieść stopy. Jeszcze SMS-y mi piszą, nie, no chyba chcą mnie po prostu zaraz... wykończyć. O! Jest! Mamy gniazdo. Okej, okay. Dobra, wszystkie nekerskie gniazda zniszczone. Dobra, idziemy teraz odebrać nagrodę od Ludwiga Mirza. Pięknie. Misja się udała. Gdzie ten Ludwig Mirz? Oto pytanie właśnie. Byś schował tą broń, Geralt, bo oni cię jeszcze tutaj, wiesz. Dobra. I o to mi tylko chodziło. Bo wiesz, ci strażnicy by zaczęli się na ciebie rzucać, pluć i te sprawy. Dobra, jest tu Ludwig Mirz. Trzeba wejść do tego domu. Chyba już w nim byliśmy nawet raz. Geralt z Rivi. Dzień dobry. Kto by mnie tu nie znał? Proszę. Przyniosłem truchła nekerów na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie.
Nagroda jest twoja. Dziękuję. Dawaj hajs. Dziękuję. Ile hajsu? Ile hajsu żem dostał? Wziąłem twoje nekery. Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro floty. Ja. Wszyscy muszą do mnie dzwonić, nie? Po prostu ja już mam dzisiaj zwariowany dzień. Raczej szczęśliwy, bym powiedział. Jakiś zamknięty pojemnik. Dziwne, dziwne, nie? Ale idziemy stąd, idziemy. Zajęlibyśmy się jakąś już konkretniejszą misją, ale też poboczną. Żebym nie musiał, wiecie, się grzebać z tym wszystkim. Teraz sobie kupię... Chwileczkę, to był ten. No nie wiem. Mamy od tak podejść i spytać? Przyjrzyj się dobrze. Byłby do tego idealny. Idealny to ja mogę być zaraz do plaśnięcia tobie mordę. Cóż się do mnie sprowadza, biały wilk? My się znamy? Aha, dobra. Też cię nie znam. Pohandlujmy. Dawaj książki. Nekery. Kurczę. Nekery we mgle. Nordlingi. Nie ma. Kairan. Nie ma nic tutaj w ogóle o tych całych Endriagach. O, jest 3 lata wśród Endriag kupione. Chwileczkę, przeczytajmy to jeszcze. Boże, naprawdę. Jakie to jest zryte. Załóż te buty i nie sprawiaj mi już tu problemów. Jest, Endriagi, dziękuję. Dobra. I tak od razu mogłem się tym zająć, wiem. No ale postąpiłem jak jakiś kurde, nie wiem, ułom. Ty uważaj co mówisz. Bo ja już ci już powiedziałem. Zachowuj się, wiedźminie. Ty mi nie będziesz rozkazywał. Chciałabyś. Dobra. Idziemy teraz już zabić tym razem. Żeby już nie było, że ja to będę znowu lamił. Ja to wytnę, spokojnie. Ten fail wytnę. Widzę, że ten poziom normalny musi być trudny. Tak na to wychodzi. Normalny poziom musi być trudny. No bo inaczej, kurde, nic nie będzie. Dobra, idźże tutaj. O, musi być loading również. O, Endriaga się chyba prosi. Zgiń. Dobra, spieprzaj gównie. O, kolejne gówno. Prosi się. Dziękuję. Ubite gówno. Dobra, jest. Jest. Zniszczone. O, jeszcze gwardzista przyszedł. Gówno mi zrobił. A chyba proszą się naprawdę. Już wystarczy, że mnie ta królowa rozwścieczyła. O, jeszcze nekery tam są. Na co tu idziesz? Pustaku. Chyba bardziej mnie już nekery wkurzają od tych gówien. Zdychaj. Leż. I nie kwicz już. Dobra, ostatnie gniazdeczko. A teraz znak Igni. Dobrze. A! Musiał mi zabrać pół HP. Do tego był zdolny. Aha, teraz się zbugował. Na chwilę się zbugował tylko. Bugowało się gówno, jest! Teraz aż okazja do ubicia, nie! Jest! Tym razem się zbugowało. I już jesteś ubity, śmieciu.
Nie wydostaniesz się stąd już żywy. Jest! Płoń w piekłach, ty śmiertelnie gówniana kupo szmalu. Już, już, zdychać. Jeszcze Endriaga przyszła. Dowiedziała się, że matka zginęła. No to chuj do dupy. Gdzie ciało? Gdzie ciało tej królowej? O, większy mutagen. Chwileczkę, postać. Jeszcze sobie dajmy level. Bo nie dawałem sobie w ogóle. O, proszę, jeszcze to. Okej, i mamy teraz już wszystkie trzy jakby drzewka. I dajmy jeszcze do jakiegoś, kurde, mutagen. Regeneracja wigoru. A, tu możemy mutować. Zbroja to jest żywotność, obrażenia, magiczny, żywotność, jest, obrażenia, mutuj, tak. Okej, zmutowane. Jakieś atrybuty mam teraz. To jeszcze mogę zmutować. Hart ducha, czyli więcej wigoru. Żywotność, to jest wszystko żywotność, to nie chcę w tego, wiecie, łapać. Okej, dobra. Wychodzimy. Gdzie są jeszcze jedne kokony? To jest akurat mało. Embrion. Embrion. Kurde, co to są te embriony pieprzone? Z tych kokonów powychodziły i co? Już, kozaki. Gdzieś jeszcze jest jedna królowa. Znajdziemy ją, odbierzemy nagrodę i skończymy odcinek. No nie chcę, żeby był naprawdę długi. To sobie skrócimy go. Tu gdzieś musi być, bo tutaj też są Endriagi. Ale teraz się rozpadało. Pogoda okropna. Mianowicie. A, szybko wybijemy ten Endriagi. Szybko poszło. Wyczuwam tutaj jakąś moc. O, wiedziałem, że mi się oberwie. Nie, tu jednak nic nie ma. Fuck, za dużo tych Endriag. Za dużo. Dobrze, jedna dostała. Patrz, za dużo się ich tu zrobiło. No, fuck! Fuck! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, stary. Jeb. Ucieczka. Dobrze. I zostajesz sama, bidulko. Jest! O Boże, już myślałem, że tu padnę. O, jeszcze w pułapkę musiałem wejść. Tradycyjnie. No jest jeszcze gdzieś jedna królowa Endry, jak podobno. Okej, dobra. Więcej HP będzie. Znaczy szybciej mi się HP będzie regenerowało. Ale to i tak dobrze, właśnie o to chodzi. Tu nekery. Zajebioza. Ciekaw jestem tylko, co one takiego chcą. A widzę, że gówna chcą, co najwyżej. I gdzie są te kokony? Zaraz je znajdziemy. Znajdziemy i będzie gites wszystko. Jep, jep. Ruszamy. Po ostatnią królową. Coś ciągle słyszę, jakieś szumy. Ale to chyba ogień tak hałasuje sobie. Tak szeleści. O, grzybyk tęgo skóry. Gdzieś tu widziałem, były jeszcze jedne kokony. Była tu jeszcze jedna partia kokonów. Bo trzeba je dobrze znaleźć.
Tutaj nie zgodziłbym się. Więc to od razu mówię, że nie tu. Ale może tutaj. To jakieś puste pomieszczenie. Tu jest zablokowane, szkoda. Zobaczymy, jak to oni zrobią też w Wiedźminie Trójce. Całe, wiecie, przemieszczenie się po tych wszystkich miejscach. Kurczę, no ja nie chcę tutaj żadnych, wiecie, no loadingów. Szukam jeszcze jednego kokonu. Jednej pary kokonów. A też będą pewnie 3 sztuki do wybicia. Endriaga, nieprawdaż? No, nie, Necker! Jestem zaskoczony, no nie nauczą się nigdy. Oni zawsze będą zaczynać. A potem się dziwią. O, jaki kozak! Zadał mi tyle HP, że już prawie zemdlałem z bólu. No gdzie te kokony? Coś czuję, że ja tych kokonów nigdy nie znajdę. Będę się z tym męczył nie wiadomo ile. No tu powinny być, ewidentnie. Albo tutaj będą, najprawdopodobniej. O, w pułapkę blazłem. To już nie pierwszy raz. O, są kokony, dobrze. Czyli tak jak się mogłem spodziewać, tu będą. Jest. I wybijamy ten syf. Dobra. A gdzie reszta kokonów? Właśnie. Jak jest jeden kokon, to musi być i cała reszta. Dobra, jest tu drugi. A tam pewnie trzeci. No, zgadza się. Dobrze. No, szybciutko, szybciutko. No. Okej. Dobra, królowa wychodzi. Kurde, teraz aż strach atakować ją. O, zbugowała się. Chyba odpowiednio, nie? Ło, 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 ło. Urządliła nas troszeczkę. Kurczę, no, za ciasno. Na taką walkę to tu jest za ciasno, stanowczo. Chwileczkę. Ale jesteś brzydki. Ty! Endriaga się zbugowała. Prawie, no. A już miałem takie nadzieje. Wypluła ten cały głupi kwas. Ty, nie uciekaj mi tu. Ja z tobą jeszcze nie skończyłem. I ty o tym dobrze wiesz. Dobra, zbugowała się. Jest, wybijamy to gówno. Hahaha, teraz to cię zniszczę. Tak jest. Baby. I co, kozaczysz teraz? Nie, już nie będzie kozaczenia, dziękuję. O Boże. Powiem wam, masakra, masakra. Trofeum z Endriagi nałożymy sobie. Czemu by nie? No i teraz to jest epicko, powiem wam szczerze. Dobra, idziemy do Ludwiga Merza i tam kończymy odcinek. W następnym odcinku zajmiemy się trollem. I być może jeszcze tą dodatkową misją. Ale powiem wam, naprawdę takie misje się właśnie przydają dla takiego Geralta, który potrzebuje doświadczenia, expa, level upów. Tak, tego właśnie Geralt potrzebuje, żeby nigdy nie musiał zostać pokonywany. Dobrze, save, autosave. Dobrze, że są autosave'y. Jakby ich nie było, to by była masakra, powiem wam szczerze. Więc cieszmy się, że w ogóle coś takiego się wytworzyło. Już schowaj ten miecz, bo... Schowaj miecz, no. Otwieraj teraz drzwi i idź do tego pana po nagrodę. I tam zakończymy odcinek. Okej, okay, dobrze. Czyli wszystko poszło tak jak po mojej myśli. Co chrapiesz? Miernota. O,
Tego łysego też bym zabił, ale nie będę tu, wiecie, wszczynał burdów. To będzie, wiecie, niehumanitarne. Masz. Rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. Dawaj, hajs, nie marudź. O, wyśmienity wiedźmiński miecz srebrny. Dostaliśmy schemat. Zajebiście. Tylko zobaczymy, co do niego trzeba wiecie, wykonać. Boże, znowu zdjąłeś te buty. Kurczę, co ty robisz, Geralt? Że tak zdejmujesz te buty na potęgę. Chcę zobaczyć schemat. Ruda żelaza, ruda srebrna, kloc, diamentowy pył. O, to rudry srebra trzeba będzie zakupić. Dobra, to jeszcze kupimy ten miecz srebrny, ten wyśmienity i zakończymy odcinek. Pięknie, wieczór się zrobił. My się do kowala udajemy, ale ciemnica. Dobrze, ale kowal myślę, że dalej nie pracuje. Dobrze, to trzeba zrobić medytację. Odpoczynek. Do... Chwileczkę, dajmy sobie godzinę 12. Okej, dobra. Jak to zleciało? To... Diametralnie szybko. To w czym... Morda tam. Chcę tylko jeszcze... Czekaj, co od ciebie chcę? Chwileczkę. O, rudę srebra. O, akurat masz 4 sztuki, to kupujemy wszystkie. Dobrze. W czym możemy pomóc? Ciszej, teraz wykonaj przedmiot. Szarpacz, wiedźmiński miecz. Wyśmienity jest, dobrze. Wyśmienity jest stworzone, pięknie. Teraz zakładamy sobie ten mieczyk. Okej. I mamy miecz srebrny, którego jeszcze możemy wzmocnić. O kurde, co my tu mamy teraz za jakieś wzmocnienia dla mieczy? Dajmy sobie... Aha, ulepszenie miecza. Prawie do obrażeń od znaków. Żywotność, detekcja obrażeń, procent z bloku jest. O, więcej damage'a. Damy sobie runę słońca. Okej, dobra. I teraz możemy mieć więcej damage'a. Adrenalina przy trafieniu. Krwawienie plus 12%. Zajebiście! A więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie 8 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!